Paulin. Maryjo, Królowo Aniołów, dzisiaj w te święta Archaniołów razem z Tobą pragniemy uwielbiać Boga za dar duchów niebieskich posłanych w nasze życie w
po to, aby prowadzić nas do Niego drogami mądrości i pokoju. Od stworzenia świata aniołowie i archaniołowie objawiają pośród nas wielkie dzieła Boga. Przychodzą, aby zwiastować nam dobrą nowinę, przypominając, że Bóg nie zapomina o swoich dzieciach. Czcimy ich dlatego, ponieważ pomagają nam w poznawaniu Boga, w zbliżeniu się do Niego i umiłowaniu Go tak, jak na to zasługuje. Chociaż nie dostrzegamy ich zmysłem wzroku, doświadczamy ich prowadzenia i opieki. W dzisiejszym wspomnieniu archaniołów Kościół mówi nam o trzech: Michale, Gabrielu i Rafale, których imiona są zapisane w Biblii. W jednym widzimy potęgę i moc Boga, w innym Jego miłość, jeszcze w innym Jego mądrość, stałość i opiekę roztoczoną nad rodziną ludzką. Każdy z nich jest odtworzeniem jakiejś piękności boskiego pierwowzoru. Każdy go uwielbia i chwali w tej doskonałości, której sam jest obrazem, służąc mu z miłością. Przez nich i w nich Bóg działa w bardzo konkretny sposób w historii zbawienia, a w ich imionach widzimy działanie łaski oraz to, co Bóg czyni dla nas. Archanioł Michał, którego imię tłumaczy się „Któż jak Bóg”, mówi nam, że potęga Boga wszystko zwycięża, że ostateczne zwycięstwo na tym świecie należy do Niego. Imię Rafał, Bóg uzdrawia, przypomina nam, od kogo pochodzi uzdrowienie. Gabriel zwiastuje nam Słowo Boże, zapowiada Jego wstąpienie w niepokalane serce Maryi, aby odmienić dzieje historii świata. Archaniołowie są więc w jakiś sposób wyjątkowy naznaczony Bożym posłannictwem, poprzez które objawiają nam Jego wolę i przygotowują nas na spotkanie z Nim. Widzimy to w wielu wydarzeniach Pisma Świętego, gdzie udzielenie jakiejś szczególnej łaski człowiekowi było poprzedzone spotkaniem z Bożym wysłannikiem. Ale i nie tylko. Aniołowie przygotowują nas także na spotkanie z Tobą, Maryjo. Tak jak miało to miejsce w 1916 roku w Portugalii, kiedy trzem małym dzieciom, Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji, objawił się wysłannik z nieba, ucząc ich modlitwy, przypominając o pokucie i nawróceniu, a także o tej najpotężniejszej broni w walce ze złym duchem, jaką jest różaniec. To oni pomagają nam stać się pięknymi duchowo. To oni zanoszą modlitwy do Boga, rozpalają nasze serca ogniem miłości Ducha Świętego. To oni pokazują nam pułapki złego ducha, uczą nas duchowego rozeznawania, wyboru prawdy i odrzucenia kłamstwa. To oni pomagają nam w poznawaniu siebie, wyprowadzając nas z niewoli grzechu. Jak ważne jest więc ich orędownictwo za nami, skoro sam Jezus nie chciał przeżywać swojego życia bez obecności aniołów, o czym mówi również dzisiejsza liturgia słowa. Słyszymy w niej o tym, jak Natanael przychodzi do Jezusa, ale zanim go spotka i wypowie jakiekolwiek słowo, Jezus uprzedza go w słowach: „Widziałem Cię pod drzewem figowym”, czyli w sytuacji znanej tylko Tobie. Poprzez to spotkanie z Natanaelem Chrystus uświadamia nam, że nasze drogi życia odkryte są przed oczyma Boga i nic nie jest w stanie ukryć się przed Nim. Bóg nie chce, by człowiek przeżywał swoje życie w lęku przed Nim. Nie chce, by człowiek żył przed Nim w ukryciu, ale z bezsilności, którą odczuwa, uczynił drogę dla miłosierdzia Bożego, na której znów odnajdzie siebie. Na zadanie Jezusowi przez Natanaela pytanie „Skąd mnie znasz?” słyszy odpowiedź „Widziałem Cię”, ale i po chwili Jezus dodaje „Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”. Synu Bożym, tak jak i w Twoim sercu, Maryjo, otwiera się dla nas niebo. Obecność Boga ogarnie nas zewsząd, a w obecności aniołów Bóg nigdy nie traci nas z oczu. Jezus przecież, przychodząc na ten świat, stał się dla nas kimś widzialnym, kimś, kto nie ma przed nami nic do ukrycia,
kimś, kto nieustannie przemawia do nas słowami miłości. Ale aby móc go spotkać, sam muszę, tak jak on, być dla niego kimś nieukrytym. Głównym powodem, który sprawia, że nie doświadczamy Bożej miłości, jest ukrywanie się przed Nim, udawanie kogoś, kim nie jestem. Grzech pierwszych rodziców sprawił, że podobnie jak Natanael, mamy naturalną tendencję do przybierania różnych pozorów i masek. Mamy tendencję do zakłamywania swojego życia, porównywania się, wchodzenia w kłamstwo o sobie, innych, udawania lepszych lub całkowicie zaniżania swojej wartości. Chowamy się tak często za liśćmi figowca, myśląc, że aby być kochanym, musimy na to zasłużyć, stać się kimś innym niż jesteśmy. Ale żyjąc w ten sposób, rozmijamy się z prawdą o sobie, która jest miejscem spotkania z Bogiem. W tajemnicy dnia dzisiejszego i przez Twoją obecność pośród nas, Maryjo, Bóg szukać nas nie przestaje. Zwraca się do nas po imieniu, mówiąc: widzę Cię, wiem, kim jesteś i na co Cię stać. Znam Twoją historię życia, Twoje problemy, samotność. Znam także wszystkie zawstydzające Cię sytuacje, gdy jak Natanael ukryty pod drzewem figowym myślałeś, że Ciebie nie można pokochać. Dzisiaj na nowo pragnę, abyś przyjął moją miłość i zobaczył, że każdego dnia w stygmatach miłości, jakim są moje sakramenty, otwieram dla Ciebie niebo i wysyłam do Ciebie armię moich aniołów. A jeśli to zbyt mało byś uwierzył, zobaczysz jeszcze więcej niż to. Posyłam do Ciebie nie tylko aniołów, ale moją matkę, byś zobaczył, że kocham Cię w najpiękniejszy sposób, gdy zbliżasz się do mnie już nie sam, ale ukryty w ramionach jej miłości. Maryjo, Królowo Aniołów, prosimy Cię, poślij w naszą codzienność Michała Archanioła, patronę i obrońcę Kościoła. Poślij go do naszej ojczyzny i rodzin, aby pomógł nam pokonać siłą dobra i miłości niewiarę i zło. Poślij nam Rafała, który przychodzi, aby otworzyć nasze oczy, jak niegdyś oczy Tobiasza, na cud obecności Boga pośród nas. Niech Jego obecność uzdrawia relacje międzypokoleniowe, relacje między dziećmi a rodzicami. Niech w małżeństwie uczy czystej miłości i otwarcia się na życie, trwania przed obliczem Boga w uwielbieniu. Poślij do nas Archanioła Gabriela, otwierającego nas na przyjęcie największego daru, przyjęcia Bożego Słowa, które tak jak w Tobie, tak również i w nas niechciałym się stanie. Poślij ich, Maryjo, do nas, abyśmy dzięki ich wstawiennictwu umocnili naszą wiarę i nadzieję, nasze oddanie się Chrystusowi, aby moc modlitwy nieba zburzyła w naszym życiu mury niewiary i nieprzebaczenia. W tajemnicy ukoronowania Maryi na Królową Nieba i Ziemi modlimy się za Kościół Święty w Polsce, na całym świecie wraz z papieżem Franciszkiem. Modlimy się za wszystkie osoby, które prosiły nas o modlitwę, którą tą modlitwę obiecaliśmy. Za nasze rodziny, przyjaciół. Polecamy parafię Bełżec, wspólnoty modlitewne. Polecamy armię Michała Archanioła, którzy każdego dnia modlą się za naszą paulińską wspólnotę. Prosimy o pokój na świecie, w naszej ojczyźnie. Powierzamy pielgrzymów oraz dobrodziejów Jasnej Góry. Polecamy parafię w Tarnowo-Podgórne, którą dzisiaj nawiedza Maryja w kopii cudownego obrazu jasnogórskiego. Prosimy o szczęśliwe rozwiązanie dla Anny, uzdrowienie dla Katarzyny Dobek. Polecamy wszystkich chorych, cierpiących, służby medyczne, nauczycieli, wszystkich łączących się z nami przez telewizję Trwam i Radio Maryja. Wszystkie intencje zapisane w Księdze Apalowej, nasz zakon, prosząc o nowe powołania. Modlimy się również w sposób szczególny o zdrowie dla Leosia, w intencji Henryki i Mariana Pietrzak, w 50. rocznicę ślubu i w 80. rocznicę urodzin Mariana. Modlimy się z prośbą o łaskę uzdrowienia dla księdza proboszcza z Grzybowic, Mariana Krojenka, który uległ wypadkowi.
Polecamy świętej pamięci księdza prałata Czesława Mazurka z parafii Korytnica, który zmarł w dniu dzisiejszym. Polecamy również pielgrzymów, którzy są tutaj razem z nami. Pielgrzymkę Boguszewo z diecezji białostockiej. Polecamy maturzystów z IV Liceum Ogólnokształcącego imienia hetmana Stanisława Żółkowskiego w Siedlcach. Polecamy pielgrzymów z parafii Liniewo z diecezji pelpińskiej. Polecamy pielgrzymów z Jastrzębia Zdroja z diecezji katowickiej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter Frauen, und gebenedeit ist Frucht deines Leibes, Jesus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre Boża, Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, raz nie radzi w potrzebach naszych, ale odstrzelaj złych przygód, raz
Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.